Witam serdecznie, moi drodzy, na kanale i zapraszam do czytania z serii Bliźnia czy Płomień. To będzie dla osób, które już czują i wiedzą, że w ich życiu pojawiła się osoba, która może być ich bliźniaczym płomieniem. Czyli spotkanie było od pierwszego wejrzenia magnetyczne, czuliście to energetyczne połączenie. Tak jakby jedna dusza w dwóch ciałach. Mogliście po prostu mieć wrażenie, że znacie się od wieków. Możecie się znać z poprzednich wcieleń, tak? No ta relacja jest po prostu magiczna, fantastyczna, niesamowita. Natomiast jest bardzo, bardzo trudna i często ma właśnie na drodze wiele przeszkód do pokonania, zanim tacy ludzie będą mogli się razem połączyć, o ile się ogólnie połączą, tak? Bo nie zawsze te bliźniacze płomienie mają szansę w danym wcieleniu się połączyć. Być może mają coś do przepracowania, być może mają właśnie z poprzedniego wcielenia niezakończoną historię. Natomiast, kochani, no po prostu ta relacja jest magiczna sama w sobie. Więc jeżeli ktoś spotka w życiu swój bliźniaczy płomień, to generalnie powinien być wdzięczny za to, że ogólnie no, miał szansę pośród miliona ludzi właśnie tę osobę na swojej drodze spotkać. Być może jedno powinno drugiemu w czymś pomóc, coś przepracować. Natomiast też pamiętajcie, każdy jest wolnym człowiekiem, wolną duszą, każdy odpowiada za siebie. Nikogo nie możemy też na siłę do siebie przyciągnąć, nikogo też nie mamy prawa zatrzymać przy sobie. Jeżeli ktoś chce, to po prostu będzie. Także pamiętajcie o tej koneksji, że to nie jest tak, że spotykamy bliźniaczy płomień i my mamy być razem i my teraz będziemy robić wszystko, żeby ta osoba chciała nas i nas wybrała. Nie, kochani, to jest właśnie po to, żebyście czegoś się od siebie nauczyli w tym wcieleniu, tak? Niektórzy mają to szczęście, że mogą się połączyć z bliźniaczym płomieniem i tworzyć związek, natomiast no nie wszyscy, ale samo w sobie spotkanie jest po prostu niesamowite. Zobaczmy, jak to u Was wygląda. Zobaczymy, czy karty tutaj trafią do osób, które są już w tych związkach, czy po prostu gdzieś tam spotkały wcześniej bliźniaczy płomień, ale z jakiegoś powodu doszło do rozłąki. No i sprawdzimy, co Was czeka w niedalekiej przyszłości. My teraz jesteśmy w korytarzu zaćmień, dlatego robię to czytanie, ponieważ, kochani, energie się bardzo zmieniają. Dużo się dzieje właśnie w energiach. 8 będzie całkowite zaćmienie Słońca przez około 4,5 minuty. Najbardziej widoczne właśnie w Stanach, w Teksasie, także, kochani, tam dopiero będzie się działo. No, szczerze powiedziawszy, nie chciałabym tego dnia lecieć samolotem, no bo naprawdę, kochani, dużo się będzie działo. A zaćmienia, wiadomo, one są takim trudnym czasem, kiedy my coś musimy odkryć. Dużo się też będzie działo w polityce, na świecie, ogólnie w relacjach międzyludzkich. Dużo związków też zostanie wystawionych na próbę, no i dużo związków się zakończy. Takich, które nie mają racji bytu. Także, kochani, zobaczmy Waszą piękną koneksję z bliźniaczym płomieniem. Jaka jest energia obecnie pomiędzy Wami, kochani? Złapiemy energię bliźniaczych płomieni. Co się teraz dzieje pomiędzy Wami? Wieża. Czyli jednak są trudności. Papież, rycerz buław. No, bardzo mocne magnetyczne połączenie, duża energia, natomiast jedno z Was może być w jakiejś relacji, w jakimś związku. Być może coś zakańcza, być może dopiero ta osoba weszła w jakąś relację. U Was to połączenie jest bardzo, bardzo trudne, kochani. Ono jest niesamowite, ale jest trudne, bo widzę przeszkody na drodze, widzę, że coś nagle runęło i Wy oboje nie potraficie sobie z tym poradzić, tak jakby no, przerosło Was to wszystko. Wydaje Wam się, że chcielibyście być ze sobą bardzo mocno, ciągnie Was do siebie, ale te wszystkie przeszkody, które są w energiach, nie pozwalają na to. Większość przeszkód czuję tutaj właśnie, jeśli chodzi o inne osoby, bo tak jak powiedziałam wcześniej, ktoś może być w relacji, w związku, albo Wy, albo Wasza osoba, i też po prostu jest tutaj pewnego rodzaju dylemat, dla jednej z osób. Co zrobić, tak? Dokładnie, jest takie zastanawianie się. Wy w ogóle mocno jesteście ze sobą połączeni, możecie odczuwać siebie wzajemnie energetycznie. Jeżeli jedna z osób czuje się źle, ma doły, nie śpi na przykład po nocach, to ta druga osoba siedzi i to po prostu czuje. I czasem jest taki sygnał, na przykład, że nie wiem, próbujecie zasnąć i nagle coś was przebudzi. I czujecie nagle zmartwienie, czujecie jakąś taką dziwną sytuację, że coś jest nie tak, coś się dziwnego, ciężkiego dzieje, smutnego,
ale mówicie, no zaraz, no przecież u mnie jest wszystko ok, o co chodzi? No i w tym momencie możecie odczuwać po prostu energię waszego bliźniaczego płomienia. Tu jest mocne połączenie, tak, kochani? Przypomnijcie sobie wasze pierwsze spotkanie i jak ono wyglądało. Jeżeli spojrzeliście sobie w oczy i wiedzieliście po prostu, że się już znacie, że ta osoba jest wam niezwykle bliska, no to właśnie tak to wyglądało, że ten bliźniaczy płomień tutaj stanął na waszej drodze. To może być takie wasze lustro uczuć, tak? To, co nosicie w sobie, ta osoba odzwierciedla właśnie w swoim zachowaniu, w swoim charakterze. No i często jest tak, że my po prostu przyciągamy takich ludzi, jaką energią emanujemy sami. Także kochani, no tutaj widzę mocne połączenie. Widzę osoby, które nie są razem. Czyli po prostu nie macie tego bliźniaczego płomienia przy sobie. I albo się wcześniej spotykaliście i nagle coś runęło, albo ta osoba bądź wy wybraliście bycie w związku z kimś innym. I tu na przeszkodzie właśnie mogą być związki małżeńskie, związki partnerskie. To gdzieś tam jest po prostu w energiach. Jako no, taki problem, przeszkoda, tak? Nie mówię, że tego nie da się ominąć, natomiast też, kochani, no do tanga trzeba dwojga i oboje musicie chcieć po prostu ze sobą być, bo tak jak powiedziałam wcześniej, nie można nikogo na siłę przyciągnąć. Sprawdźmy tę osobę w stosunku do was. No ciągnie tę osobę strasznie. Ale też ma taki konflikt wewnętrzny. Nie wie, co z tym wszystkim zrobić. Jest tutaj wybór, jest decyzja do podjęcia. No w głowie po prostu szarpanina myśli. Ciągle się zastanawia, czy nie ruszyć w waszym kierunku. I to są takie myśli, które przychodzą nagle, niespodziewanie, tak? Ta osoba może coś robić, zajmować się, nie wiem, pracą, domem. I nagle taka myśl, no, po prostu chce do was. Ciągnie go, czy ją, w waszym kierunku. Natomiast serce, no, serce się bije z rozumem. Dosłownie same buławy, serce się bije z rozumem. Z jednej strony człowiek pokazuje się jako szczęśliwa dusza, wolna, która no gdzieś tam ma pewne rzeczy do przepracowania i to może być osoba w związku, natomiast no nie musi, ale gdzieś widzę jakąś energię trzecią przy tej osobie, więc może faktycznie być w relacji, albo to po prostu wy. Natomiast ta osoba ma wybór do podjęcia pomiędzy dwiema osobami, bądź pomiędzy tym, czy zostać w takiej energii singla, czy ruszyć w waszym kierunku. Kochani, no tutaj ewidentnie są wybory. Ewidentnie są wybory, natomiast no ta osoba nie śpi po nocach. Tu jest lustro, widzicie? I ta osoba, przeglądając się w lustrze, my tutaj widzimy jej lęki wewnątrz, jakie ma. Tutaj sobie po prostu ktoś siedzi smutny, zamyślony, a w środku związane oczy, związane ręce i te takie czarne kruki, tak? To są myśli, myślokształty. Trudne energie. Ta osoba nie wie, co ma zrobić z tą waszą koneksją. Boi się tego. Trochę jego ją to przeraża. Dosłownie tak. Tutaj widzę, że ta osoba zdaje sobie sprawę z tego połączenia. Wie, że to jest nieskończoność, że to jest po prostu relacja z poprzedniego wcielenia, że wy jesteście połączeni, że wszechświat tutaj maczał swoje palce i zdaje sobie z tego sprawę. Cały czas w głowie ma działanie, ruszenie w waszym kierunku. Cały czas widzę te buławy i po prostu ogień, namiętność, pasja, wszystko w jednym. Natomiast w sercu no, pojawia się as mieczy, czyli taka szansa na uleczenie, na dostrzeżenie tego, czym jest ta relacja, tak? Jeżeli ta osoba wyjdzie z energii strachu i lęku, to ruszy w waszą stronę. Natomiast na razie macie jeszcze coś do przepracowania. Wy się spotkaliście po to, żeby każdy drugą osobę w czymś wsparł. Wy jesteście na takim etapie życia, że jedno z was jest w trudnych energiach i widzę właśnie energię waszego bliźniaczego płomienia, chociaż u was też. U was też. Tu jest oddalenie, brak kontaktu. Wy się totalnie bijecie z myślami, nie wiecie, co z tym zrobić, czujecie się przeciążeni tą koneksją. Z jednej strony cieszycie się, że spotkaliście bliźniaczy płomień, a z drugiej bardzo mocno was to wykańcza. Tak jakby ta osoba czerpie z was energię. Wy możecie być w takim fajnym etapie życia, gdzie ruszyliście do przodu, pozamykaliście przeszłość i macie taką możliwość właśnie rozpoczęcia czegoś od nowa. Natomiast ta osoba jeszcze się błąka w ciemnościach, nie zauważa tego światełka w tunelu.
a ono gdzieś tam jest. Natomiast ta osoba, widzicie, siedzi w swoich myślokształtach, siedzi w swoich lękach i nie zauważa tego światła. Światłem jesteście wy. Wy jesteście tym światłem w tunelu, tym drogowskazem dla tej osoby. Wy możecie tej osobie pomagać teraz, nie wiem, doradzać, wspierać. Natomiast no, ta osoba jest tak jakby w jakimś letargu. Nie wie, co się w ogóle z nią dzieje. Tutaj też, kochani, mogły być robione jakieś rytuały faktycznie. Jeżeli ta osoba się z kimś spotyka, może ta osoba wyszła w jakiś związek nagle, niespodziewanie, bo dużo mam od was takich maili. Sama widzę u moich najbliższych, jak to wygląda. Jak ktoś zrobi właśnie te czarne wesela spętania, no to jest taka sytuacja, że ktoś nagle gdzieś w coś wchodzi i dlatego jest nieszczęśliwy, tak? To wszystko tu widać, odzwierciedlenie w tych kartach, i tu jest taka bitwa właśnie. Wy z tym walczycie, ale kochani, ta osoba widzę, że ona tak jakby odbija to. Wy chcecie jej pomóc, a ona jeszcze bardziej jest zalękniona i ucieka. Dlatego tutaj mówię, nic na siłę. Jeśli jesteście sobie przeznaczeni, to będziecie razem. Natomiast tu jest bardzo trudna koneksja. Ja trafiałam do osób, które mają bardzo ciężką sytuację ze swoim bliźniakiem. Dużo jest ukryte, czegoś nie widzicie. To znaczy tak, u was mi się pokazuje, że wy ogólnie jesteście na wysokich wibracjach i wy dużo odczuwacie. Ta osoba jest na niższych wibracjach i ona wielu rzeczy nie widzi, tak jakby, no jest w letargu, śpi. Ale wy wiecie, co się święci dookoła, tak? Wy to czujecie. Też możecie korzystać właśnie z kart tarota, prosić kogoś o radę, może ktoś ma jakiś dar jasnowidzenia i też wam tutaj pomaga, tak? Dostrzec, co jest co. Ale wy zachowujecie spokój w tej całej sytuacji. Wy wiecie, że na końcu drogi i tak będą piękne widoki, i mimo że musicie pokonać te wszystkie schody, to warto, warto się tam dostać. Bo tam jest piękne, wszechogarniające światło, które promienieje i uzdrawia. Wiecie, że na końcu drogi czeka was uśmiech, spełnienie i radość. Także tutaj generalnie ja bym to zostawiła, kochani, wszystko. Tak jak jest, wszechświat i tak wie, co robi. Także być może ta osoba ma coś do przepracowania, może ma jakąś karmę, może w przeszłości zawinił, zawiniła, tak? Narobił głupot na przykład, jeśli tutaj miałby być mężczyzna, narobił głupot, kogoś skrzywdził, tak? Był nie fair, no to teraz po prostu karma wróciła. Natomiast on to wszystko przepracuje i w momencie, gdy się obudzi, gdy dostrzeże, co się wokół niego dzieje, to tutaj wyruszy w waszym kierunku. Natomiast wyjdźcie swoją ścieżką, kroczcie nią powoli, spokojnie, róbcie swoje, zajmijcie się swoimi pasjami, rozwijajcie się dalej duchowo, bo to, co jest wam przeznaczone, i tak się, kochani, pojawi w waszym życiu. Nic na siłę. Jeżeli z kimś macie być, to będziecie. Jeżeli nie, to nie. Ale nikogo na siłę nie przyciągniecie, pamiętajcie. To jest jedna główna podstawowa zasada. Czas na działanie. Tutaj, kochani, oczywiście mamy barana. Teraz jesteśmy w sezonie barana. Teraz 8, tak jak mówiłam, będzie to zaćmienie słońca. My jesteśmy w ogóle w korytarzu zaćmień. Merkury nam się cofa, więc no jeszcze ten kwiecień będzie takim dosyć trudnym w energiach miesiącem. Aczkolwiek, tak jak mówię, tylko spokój może nas uratować. Także, kochani, nic na siłę, nie forsujcie się, szkoda waszej energii, czekajcie spokojnie, ufajcie, bo jak będziecie mieć zaufanie do wszechświata, to on w odpowiednim momencie was wynagrodzi. Natomiast cierpliwość, kochani, cierpliwość i tak jakby wiem, że łatwo się mówi, wiem, że z tą cierpliwością różnie u każdej osoby bywa, bo mam też klientki, które mogłyby, jakby mogły to by codziennie do mnie właśnie pisały, jak to można przyspieszyć, dlaczego on się nie odzywa, dlaczego nic nie robi, kochani, spokojnie. Także wszystko przyjdzie w swoim czasie, zaufajcie. Jak będziecie mieć zaufanie do wszechświata, będziecie wdzięczni za to, co teraz macie, to przyjdzie tego więcej, tak? Bo jak będziecie w energii braku i ciągle będziecie narzekać, że nie ma, nie ma, nie ma, no to, kochani, będzie coraz mniej tego. Jeżeli jesteście wdzięczni za to, co teraz macie, to przyjdzie tego więcej. Natomiast zaufajcie. Także róbcie swoje, zajmijcie się sobą, to wszystko przyjdzie w odpowiednim czasie. Każdy z nas ma coś do przepracowania, także wasz bliźniak również musi tutaj te lekcje przepracować, żeby w przyszłości był gotowy na połączenie z wami. Także, kochani, trzymam kciuki, życzę wam wszystkiego dobrego i oczywiście zapraszam do czytań prywatnych, jeśli macie ochotę. Pozdrawiam serdecznie.